za biedy. Trójca zaczyna się niepokoić. Mieliśmy pewien problem z tubylcami. Pozbawili nas łączności, ale wszystko jest już pod kontrolą. Jeśli sytuacja nie zostanie opanowana, zajmiemy się nią. Nie będzie takiej potrzeby. Jestem tu nie bez powodu. Zostałem wybrany. Doprowadzę sprawę do końca. Mam nadzieję. Hej! Laro, ocknij się, żyjesz? Ach, dzięki Bogu. Anna, co... co ty tu robisz? Nie wiem. Nie pamiętam. Laro, co się tu dzieje? Boję się. Strasznie mi przykro. Nie, chyba myślałam, że trafię do ciebie. To wszystko moja wina. Co to? Co to za ludzie? Czego chcą? Szukają tego, czego szukał mój ojciec. Och, nie, Laro. Ostrzegałam cię. Czegokolwiek potrzebują, daj im to! To nie takie proste. Trzymaj się. Wyciągnę nas z tego. Znajdę sposób. Wystarczy. Naprawdę nie wie. Co? Ty... Nie. Jesteś z nimi? Nie wierzę w to. Ty... Ty szmal! Nie mogłaś odpuścić. Co? Wiedziałam, że znajdziesz to miejsce. A czego się spodziewałaś? Spójrz na to inaczej. Szukamy tego samego. Przydałby nam się ktoś taki jak ty. Chcesz nadać życiu sens? My możemy ci w tym pomóc. To chyba jakiś żart. Przecież widziałam, jak działa Trójca! Odmawiasz? A jak ci się, kurwa, zdaje? Powiedz mi, Anno, Trójca zwerbowała cię zanim zaczęłaś pieprzyć się z moim ojcem, czy dopiero później? Kochałam Richarda, ale był zaślepionym idealistą i to go zniszczyło. Co byś zrobiła z artefaktem? Pokazałabyś go światu? Przywróciłabyś dobre imię ojcu? Wciąż jesteś naiwna. Jak mała, przestraszona dziewczynka, która próbuje naśladować tatusia. Koniec tej zabawy. Nie. Jeszcze nie. Ty i ja. Możemy jeszcze zagrać w jednej drużynie. Pomyśl o tym. Ugh!
jeszcze nie koniec! Sukisen! Może nie potrafi być inny. Myślałam, że jestem tu sama. Ja też, a tu proszę. Jak ma na imię moja nowa znajoma? Nieważne. Długo tu nie zostanie. Konstantin nie jest zbyt cierpliwy. Ja też nie. Właśnie widzę. Niezła sztuczka. Wyciągniesz nas stąd? Nie ma żadnych nas. Nawet nie wiem, kim jesteś, ani co tutaj robisz. Przykro mi. Ale chwilowo nie jestem zbyt ufna. Beze mnie daleko nie uciekniesz. Nawet nie wiesz, jaką drogę już przebyłam. Co o nich wiesz? To sekta. Pradawna i tajna. Jej członkowie są przekonani, że realizują dzieło Boże. Z tego, co widziałam, daleko im do świętości.